Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się po raz drugi już w grze Hollow Knight. Tak więc cóż, dzisiaj bez zbędnych cergieli, przedłużania, marudzenia, czegokolwiek. Idziemy ponownie w głębiny zapomnianych rozdroży. Posiadając mapę, nadal nie posiadając za to czegoś, co pokazuje, gdzie my tak właściwie jesteśmy. I tak, jesteśmy przy wejściu, czyli... Dzisiaj chciałbym w ogóle sprawdzić ten obszar oznaczony tym, widzicie, też to takim jakby rogatym czymś. Akurat wiem, co tam się kryje, nie będę ukrywał. Jest to dosyć ciężkie starcie z bossem, z tego co mi wiadomo. Jak już ostatnio też wspominałem, jedna z najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o Hollow Knighta, którą pamiętam bardzo dobrze i wiem, że tam na pewno jest. Ale no, mniejsza z tym, nie będę się o tym rozgadywać, po prostu idźmy i zobaczmy, co to w ogóle będzie. Więc tak. I w sumie, powiem wam całkowicie szczerze, nie wiem za bardzo, co mam powiedzieć tym wszystkim, poza tym, że widziałem, że przyjął się super Hollow Knight, co jest dla mnie niezmiernie po prostu radosne, bo jednak Hollow Knight to jest jedna z tych gier, którą uwielbiam całym sobą, po prostu już od pierwszych chwil, kiedy go zobaczyłem. I jeśli wam się też podoba, to jest z chęcią, wiecie, zajmę się graniem, może odkrywaniem jakichś większych sekretów, zwiedzaniem, robieniem czegoś lepiej. Chociaż na pewno nie będzie to 100%, bo wiem, że jest to gra dużo bardziej rozbudowana niż te Kiori. Ale no, w miarę możliwości chciałbym przejść jak najwięcej odkryć, jak najwięcej czasu mi na tym spędzić. Nie wiem, może wyzbierać wszystkie te odłamki, czy co to tam jest. Dobra. A gdzie my tak właściwie teraz jesteśmy? A, dobra, teraz tam chyba trzeba pójść. Mam nadzieję, że dobrze idę, bo jeśli nie, to się załamiem. I tak. Oczywiście, że zamknięte, ja tego nie otworzyłem, co zajęłoby ze mnie. No to cóż, czeka nas jeszcze długa podróż, znowu wszystkie miejsca i te, i w ogóle te. I ogólnie mówiąc tak, taki powiedzmy dodatkowy cel na dzisiaj, to dla mnie będzie jeszcze takie coś jak... Uwaga, uwaga, zdobyć 220 monet, co to w ogóle jest, te kamyczki, to chyba geo się nazywało? Ale mniejsza. Wiecie, chcę po prostu zbierać 220, kupić sobie komp, żebym dokładnie wiedział, w którym miejscu mój postacieł sobie stoi. No tego postacia też przydałoby się jakoś nazwać, ale... No w sumie ciężko mi jakoś nazwać to konkretnie, bo... Nie to wygląda jak jakiś robak, nie to wygląda jak człowiek. To po prostu jest. No i po prostu, no naprawdę, poza tym, że jest, to ciężko coś o tym powiedzieć. Gadać to nie gada. Ma jakieś dziabadło. Ale no, przydałoby się jakoś go nazwać, czy co... No. Ale póki co mniejsza o to, idziemy po prostu przed się. Spróbujmy nie umrzeć od zwykłych wrogów. Takie ciężkie wyzwanie, niemożliwe do osiągnięcia. Nie, w moim wykonaniu to oczywiście, że jest niemożliwe, żeby nie dostawać obrażeń od podstawowych wrogów, którzy nic nie robią, tylko chodzą. Bo jestem zbyt wielką ciapą, ale no. Muszę udawać, że też ogarniam teraz tak. Dobra, jak znajdziemy po prostu tą wielką salę. O, właśnie tam trzeba spaść. Jak spadniemy znowu tam i cała trasa. Ale co mi natknęło, że po prostu zdecydowałem się nie iść dalej? Dalej tego nie rozumiem. Przecież jakbym to odblokował, miałbym teraz dużo przyjemniejsze życie. Ale nie, coś musiało mnie przekonać. Słuchaj gościu, no nie, nie rób tego. Zamiast tego się zawróć. Dobra. Mniejsza o to. Idziemy i teraz... O! To był ten sekwent. Okej, okay, padłem się przez chwilę, zaciął i... Jakby gałka mi chciała ciągle iść przed siebie. To szczęście się naprawiło się. I nie jest aż tak źle. Ale no, dobra. Idziemy. I teraz tak... Jestem po drugim sekwencie, to teraz... Chyba teraz za chwilę jakoś tak powinienem próbować iść w górę. Chyba tak, bo to już ten moment, że właśnie powinienem próbować gdzieś wyżej coś. Chyba. A nie, tego miałem nie ruszać póki co. Jasne, tak. Jasne, musiałem dostać obrażenia. Ale no. Akurat otrzymywanie obrażeń w takich sytuacjach jest
Bądź co bądź normalne i teraz do góry po to, żebyście. A, dobra, już kojarzę, czemu tego nie zrobiłem. Odkryliśmy fast travela. Zamiast iść dalej, jak kulturalny człowiek, odblokować sobie jakieś rzeczy, to nie, to ja stwierdziłem, dobra, mam fast travela, to ja lepiej się cofnę, bo to może być niebezpiecznie. No jasne. Co z tego, że tak naprawdę? Z tego, co widzę, to chyba to było nawet przy tym wyjściu, bezpośrednio. To nie, chwila. Czy mi się wydaje, czy tak, tu jest udawana ściana. A za nią wrogowie, oczywiście. I kolejna gąsienica. O, o. Nie mówcie, że ja tutaj tak padnę. Naprawdę nie mówcie, że ja padnę na zwykłych wrogach w takiej sytuacji. Cóż to by była totalna lama. Nawet więcej niż lama. Po prostu. A, dobra. Całe szczęście aż takim idiotą nie jestem, żeby paść na podstawowych wrogach. Chociaż nie ukrywam się, że naprawdę jestem i że to się stanie. Ale dobra. Dobra, bij za... Bij... Ale nie wchodź we wrogów, proszę cię, postacią. Ja co tam robi ciągle tę monetę? Przecież przed chwilą ją podnosiłem. Dobra, mniejsza z tym i... Voila, mamy to. Mamy skróta. Czemu go wcześniej nie uruchomiłem? No, wybaczcie, chwilowe cięcie, albo spowodowane to niewielkim zamieszaniem. Mniejsza to już o to. Natomiast powiem wam szczerze, podczas niego odnalazłem tutaj właśnie zakładkę o tych monetkach. Po pierwsze, tak, nazywam się Geo, czyli Geo. Druga rzecz jest to waluta właśnie Hollow Nest, stworzona z skamieniałych shells, co można powiedzieć, skorup, ewentualnie tych hidnowych pokryć, różnych form. I można właśnie tego używać w różnych maszynach i też, żeby czasem coś kupić. Dobra. Ale mniejsze z tym, teraz idziemy. Mam nadzieję, że trafiłem dobrze, idziemy tam właśnie na naszą śmierć, że tak to nazwę. A, ta, jeszcze on. Na szczęście z takim już wiem, jak walczyć. Więc no, nie powinien być wielkim problemem. Przynajmniej on, wiecie. Bo akurat... Boss, z tego co pamiętam, to jest strasznie ciężki. A bo wiesz, pamiętam tylko z tego, co oglądałem dosyć dawno już. Więc no, może być nieadekwatne. Ale idziemy. Idziemy ku zagładzie. Swojej i cudzej. Dobra, zanim go dobiję, to jednak chciałbym jeszcze odnowić sobie żyćko. A, okej, okay, dobra, nie potrzebny tak to robimy, dostaliśmy tylko jedną maskę, dobra. Mniejsza z tym, idziemy. I mam nadzieję, że dobrze trafiłem z miejscem, w które idę. Bo coś tak nie wygląda to w żaden sposób tak jak... Jak to pamiętałem. No cóż. Dobra. Jesteś wrogowie? Okej, dobra. Może jednak się myliłem, nie ma tutaj żadnego bossa, nic. A jednak! Jakiś false knight. Okej. Czyli fałszywka rycerza. Okej, dobra. Okej. Dobra, lecz się, yeah. Jeszcze chwila, dam radę, dobra. Okej. Nie wiem, co tu się dzieje. Jeszcze, okej. Nie, ostrożnie. Lecz się. Postać, lecz się, dobra. Lecz. Chociaż o jeden, więcej i tak nie możesz. Okej. Ej, ale ostrożnie. Postać,
Okej. Okej. Teraz naprawdę ostrożnie, bo jesteśmy prawie martwi. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Je! Dobra, już nie żyję. Jestem tego prawie pewien, że już po prostu nie żyję. Takie bogactwo stracić przez moją głupią lamę. Dobra, ostrożnie. Ostrożnie. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, lecz się chociaż jeden punkt. Musisz to przeżyć. Musisz to przeżyć. Okej. Okej, dobra. Powiem wam szczerze. City Crest, okej. Okej. To, co tutaj teraz zobaczyłem, nijak się ma do tego, co powiedzmy sobie szczerze, co znałem. Okej. Dobra. Okej, to było ciekawe. I kasa! Jestem bogaty! Jestem bogaty! Super. No dobra. Jesteśmy znowu ponownie. Kolejny raz komplikacje. I coś, jestem bogaty. Wiecie, co to oznacza? Za chwilę idziemy kupić kompas, ale no, ciekawość zżera. No, nie jestem w stanie po prostu tak pójść i zrezygnować ze zobaczenia nowej strefy. Tak, chyba nowej strefy. Po prostu tego, co każe, mnie tutaj chyba nie było. O! Wybacz, ominę cię. Jeśli czujesz się zagubiony, czemu nie pojawisz się w naszym sklepie w Dirtmouth? Nie kupisz sobie mapy tego terenu? Dostępna już teraz za wspaniałą cenę. Cornifer. Okej. Okay. Czy mamy skróta? Wiecie, nie wiem, jaki jest sens tego wszystkiego. Ale tak, mam skróta i jeszcze jakieś takie... Totemy z szkieletów robaków? Prawdopodobnie tak, bo wiecie, to wszystko jest wokół robaków, ale... Też nie dziwne miejsce. To bardzo nawet dziwne, bo tam można gdzieś wejść, a spadek jest z powrotem. To dobra, nie. Nie mam zamiaru spadać. Idziemy, zobaczymy, może coś ciekawego doświadczymy. O, ławeczka. Dobra. Zawsze skorzystam z ławeczki. I w ogóle jest jeszcze tu jakiś chyba nypyc. Ślimakowy szaman. Szaman. Lubię szamanów. O! Co tutaj wypełzuje z ciemności? O! Wyglądasz ponuro. Dziwna, czem obca, pusta twarz. I pokręcona wyglądająca broń. Coś ważnego przyciągnęło cię tutaj, w dół, zwłok Halonest. Ale nie będę pytał, co? Możliwe, że powodem, dlaczego mnie odnalazłeś, jest to, że potrzebujesz mojej pomocy. Nie mów nic więcej, przyjacielu. Dam ci podarunek. Nieprzyjemne, małe zaklęcie mojej kreacji. Po prostu perfekcyjne dla maleństwa takiego jak ty. Okej. Okay. Czyli, że... magia. Dobra. Co my tak właściwie mamy? Aha. Skonsumowano... mściwego ducha. Naciśnij, żeby wypuścić swojego ducha. Zaklęcia będą... jakby to nazwać? Wytracać twoją duszę. Odnawiaj duszę był przez uderzanie wrogów. Dobra. Czyli mamy chyba jakąś nową zdolność czy coś. Okej. Okay. Słuchaj. O, no. Wreszcie się obudziłeś. A przepraszam. Możliwe, że powinienem cię ostrzec mocy tego zaklęcia. Pilnowałem cię, jak spałeś. Ale wygląda na to, że samemu usnąłem. Ohoho.
Teraz jak już jesteśmy przebudzeni, ja tak sobie myślałem, czy mógłbyś wyświadczyć małą przysługę? Nie jako zapłatę za mój prezent oczywiście, po prostu dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi. No widzisz, jakieś okropna wielka bestia uczyniła sobie legowisko w sercu tej świątyni. Taki brak respektu. Czyli tak... zastanawiam się, czy... Aha. Byłby to dosyć wdzięczne z twojej strony, jeśli byś udał się głębiej i pokonał dla mnie. Ty jest wytrzymała kreatura, ale ze twoją nową mocą... Jesteś po prostu... nie powinna być dla ciebie żadnym wyzwaniem. Powodzenia z tą małą przysługą, przyjacielu. Och, 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 och. Dobra. Czyli... Okej, zobaczcie, kliknę B, to bym to zrobić. Zaraz sobie zobaczymy, co to w ogóle. Aha, dobra! Czyli... Dobra, jakieś groźniejsze wrogi tu są. I widać, że teraz mogę takie fajne strzały wypuszczać. Dobra, fajne. No nie, bo widziałem to, że w akcji, ale nie spodziewałem się, że tak szybko takie fajne rzeczy będę zdobywał. A, no tak. Oczywiście, bo jakby inaczej. Dobra. Skupmy się w takim razie na tym, żeby wykonać to, co nas prosił ten ślimak. Chociaż niby ślimak, to w sumie czarny coś z skorupą ślimaka na głowie. Skoro tak wyglądają ślimaki w tym świecie, to nie wiem, może nawet nasz bohater jest jakimś robakiem. Dobra, o, nie. Aha, jakieś kulki. W ogóle co groźne. Dobra, mniejsza z tym, jest to jakiś sekret? Nie wydaje mi się, żeby był jakikolwiek sekret, do którego jestem w stanie się dostać. Więc idziemy dalej po prostu. Miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Muszę wam powiedzieć szczerze, trochę mnie to niepokoi, że jest tyle tych takich kulek. Nie są one niczym trudnym, oczywiście, wiem o tym, ale bywają wkurzające. I przy okazji patrzcie, jakie to zaklęcie fajne, to komara po prostu rozwala tak. Bez po prostu problemowo. Jest naprawdę przyjemne i jednocześnie takie... No powiedzmy, czuć potęgę w tym wszystkim. Więc no. Fajne. I przy okazji jeszcze... Co tu... A, dobra, to jest to coś takiego. Co można bić i... Co chyba nam duszę odnawia? Bardzo możliwe. Ale dobra. Ja akurat tego nie potrzebowałem, bo jestem takim super kokszem, tak bardzo ogarniam, że po prostu... Oczywiście mówiąc to, dostałem wrażenia. No ale tak, mniejsza z tym. O nie, kolejny. Co? Co tam się stanęło? Dobra, nieważne, jakoś sobie poradzimy. Okej, on stąd przybył, jest tu coś? Nie, niczego nie ma. A szkoda. Tam wyżej chyba coś jest. Ale no, ja się tam akurat... Nie, to stanę. No proszę. Niebieskie maski. Więc to, co tutaj znajdziemy, albo jest po prostu niebezpieczne, albo znalazłem niebieskie maski, bo miałem farta i tyle. I są one tutaj tak głównie po to, żeby dla uważnych podróżników było po prostu delikatny bonusik czy coś. Ale dobra, fajnie. Dobra. I jesteśmy. Okej, co to za bestia? Aha, dobra, już rozumiem. To coś da się zranić tylko tym zaklęciem. Super, ale trzy użycia nie starczą, więc... Co teraz, może... Nie wiem. Aha! On wypluwa te kulki! Dobra. Dobra, i... Co my tu mamy? Łapacz dusz. Okej. Łapacz dusz. Nie wiem do końca, co to jest, ale... Zaraz się zobaczę. O, więc skończyłeś. Pokonałeś bestię. Biedne stworzenie. Musiało być strasznie przerażone na twój widok. Aha. Kiedyś było dosyć spokojne. Kiedyś to było spokojnie i w ogóle.
ale to zgniłe powietrze w tych jaskiniach napełniło je starożytną wściekłością. Nadal zrobiłeś to, co musiało być zrobione. Masz moją wdzięczność. Oczywiście, oboje wiemy, że nie dał rady być sobie bez mojego zaklęcia. Oj, spójrz! Brama między nami się otworzyła. Ohoho. Jestem pewien, że chcesz iść naprzód. Żegnaj i miej wiarę. Czegokolwiek szukasz, odnajdzie ci to. Uhoho. Te. Dobra. Fajna mini lokacyjka. I dobra, zobaczmy w ogóle jeszcze, czym jest ten cały Soul Catcher. A, okej, okay, niczego takiego tu nie ma. Dobra, mamy to. Soul Catcher używany przez szamanów, by zdobywać więcej duszy z świata wokół nich. Zwiększa ilość duszy zdobytej, kiedy uderzasz się wrogów nailem, czyli albo paznokciem, albo gwoździem. Ja wolę chyba to określić gwoździem. Dobra, można wziąć zamiast tego w sumie. Dobra, no to idziemy. I teraz tak, skoro zobaczyliśmy to wszystko, to teraz nasuwa się tylko jedno pytanie. Co teraz? Powiem wam szczerze, czuję się dosyć mocno zagubiony, tak nawet co moment gra nie mówi. Dobra, masz co trzeba, to teraz idź tam czy coś. I pewnie to jest plus względem Oriego, który jak wiecie był mocno liniowy pod tym względem i to było wprost po prostu pokazane. Takie, dobrze Ori, udało ci się zrobić to i to, teraz idźmy tam i tam, bo to i to jest potrzebne, żeby zrobić to i to. Czemno, czy coś tego typu, rozumiecie? A tu proszę. Gratulacje, poradziłeś sobie z bossem, masz nową miejkę, ciesz się nią i spadaj. Ja to tutaj? W sumie nie wiem nawet gdzie jestem, czy... A nie, dobra, da się jeszcze gdzieś wyżej wejść, więc... Zakładam, że jeśli chcę szybko powrócić do tego, do miasteczka, to wyżej będzie. Skoro da się iść jeszcze wyżej, więc tak, tak. O, idź, idź podstawowy przeciwnik. Nie uderzaj mnie, proszę. Dobra. To wiecie co, może zamiast się bić z tym wszystkim, lepiej pójdę naprawdę w bezpieczne miejsce, bo jeszcze stracę moje ciężko zarobione 571 monetków. I tyle. Dobra. Więc tak. Nie, nie, nie wpadaj do studni z powrotem. Dobra. Dobra. Wyskoczyłeś ponownie, to teraz idziemy do sklepu z mapami. Jest sklep z mapami był tutaj chyba. Tak. Mam nadzieję, że dobrze trafiłem. Tak, dobrze trafiłem. I w sumie 220. Mamy kompasik. Teraz będziemy się widzieć na mapce. I czy jest coś jeszcze takiego wartego uwagi? Dobra, to w sumie pokażę nam, gdzie są ławki. Na pewno fajne. To pokazuje kokony. Chyba pewnie chodzi... Ta, o niebieski kokon, czyli to coś, co daje nam niebieskie maski, ale mniejsza. O, to też pokazuje, gdzie jest fast travel, więc wezmę. I ostatnio mamy tutaj parę, to są takie, że mogę sam sobie zrobić. Ewentualnie tutaj mamy sprzedawców. Patrząc na to, wygląda, że będzie ich dużo. A póki co spotkam tylko ją jedną, więc no. No i tego całego kornifera, ale to jest jej mąż i go się znajduje po to, żeby dostać mapę. Dobra, wezmę póki co kokony i... No i już mi nie stać na więcej. Więc tak, kompas teraz... Teraz to prawdopodobnie muszę go ubrać, bo z tego co założyłem nie ma niczego innego w tej grze niż rzeczy, które trzeba ubierać. Dobra. Mamy kompasa. I jak to teraz wygląda? O, ale fajne. Taka nasza główka będzie teraz na mapce. Dobra. W takim też wypadku... Okej, okay, stało się coś dziwnego, bo kliknąłem RB. Czyli po prostu prawego bumpera, a nie B. A i tak mi wystrzeliło duszą. Takie mocno nietypowe w ogóle, ale okej. Okay. W takim wypadku zrobiłem co miałem zrobić, jedziemy z powrotem do opuszczonych, jak to się nazywa, skrzyżowań, czym rozdroży. I cóż, powiem wam szczerze, moglibyśmy iść szukać czegoś, zwiedzać dalej, ale pozwólcie, że tym razem odcinek będzie wyjątkowo trochę krótszy po prostu. W sumie powiem tyle.
Strasznie przyjemnie się gra w Hollow Knight, ale czas trochę nagle, mam jeszcze, wiecie, dużo spraw do zrobienia. A ze względu na to, jak obecnie wygląda mój, powiedzmy, harmonogram na tydzień, to muszę po prostu w ciągu jednego dnia najlepiej zrobić nagrywki na cały tydzień, więc... Dobra, nie będę po prostu przedłużał, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wybaczycie coś, że jest krócej, no i do zobaczenia już za tydzień, więc trzymajcie się. Hej, hej.